Dzień dobry, witam państwa bardzo serdecznie. Szanowni Państwo, dzisiaj będzie króciutko, albowiem niebawem będę musiał wysłać deklarację maturalną. Oczywiście, jak to ze mną bywa, zostawiłem wszystko na ostatni dzwonek, no ale mniej więcej wszystko się dowiedziałem, jak to wypełnić. Nadal nie wiem do końca, czy to jest dobra data, bo raz mi podali taką, drugi raz inną. Ja to myślałem, że to gdzieś trzeba będzie kliknąć w jakimś systemie informatycznym, po wszystkim, to trzeba formularze wypełniać, wysyłać pocztą i tak dalej, itp, itd. Formularze, biurokracja. Na zachodzie jest wszystko, klikasz w kąpie. wysyłasz zamknięty temat, a tu trzeba niestety się nachodzić do notariusza z, ze świadectwem ukończenia liceum. Nie wyślę przecież oryginału, który mam jedena, szkoła już nie istnieje, w której byłem, więc jakby jakaś pani na przykład w biurze wylała na to herbatę, no to już nie będę miał oryginału. Dlatego trzeba poświadczyć notarialnie jak najszybciej wysłać. Tak więc, szanowni państwo, chciałbym dzisiaj krótko powiedzieć o tym, jak być szczęśliwym. No cóż, nie będę Państwa oszukiwał, ja szczęśliwy do końca nie jestem. No, mając takiego kota i takie dwa psy, no to nie można być szczęśliwym, chociaż jestem ich współwłaścicielem, czy mam po, po pół psa, czyli mam dwie połówki psa i połówkę kota. I powiem Państwu, no oczywiście tak narzekam dla Lansu, tak, bo bardzo je uwielbiam. Natomiast chciałbym powiedzieć, jak uzyskać szczęście. Ja nie jestem szczęśliwy. Ale na przykład wiem jak schudnąć. No wystarczy nic nie jeść. Nawet można umrzeć z głodu tą jakże nowatorską metodą. Natomiast no chudnę w trochę mniejszym tempie niż gdybym nic nie jadł. Dlatego można coś wiedzieć, a można tego też nie stosować. A na przykład lekarz, chirurg, który ucina nogi, ręce i robi inne ciekawe rzeczy z ludzkim ciałem. Bardzo często potrzebne, ale czasami się coś wycina dla pieniążków. No też to trzeba zrozumieć. Naprawdę to jest taka rzeczywistość. Lekarze niestety wycinają różne rzeczy, bo dostają za to kasę. Taka tajemnica poliszynela. Tak więc, wracając do tematu, bo znowu gdzieś tam odpłynąłem w dalekie rejony. Jak uzyskać szczęście? Wracając do tematu, chirurg nie musiał sobie nic amputować, żeby umieć amputować nogi, więc można mówić na pewne tematy wiedząc coś tylko e, teoretycznie. E, szanowni Państwo, e, wszyscy wiemy, że na przykład ja wiem i Państwo też, bo na pewno jesteście inteligentnymi ludźmi i bardzo cierpliwymi, bo wytrzymać przy moich audycjach tyle czasu, to trzeba być człowiekiem o wręcz cechach świętego. Może Państwo zostaną kanonizowani po moim zgonie albo po Państwa, nie wiadomo, ja mam zamiar wszystkich Państwa przytrzymać. Jest to taka konkurencja między nami, kto szybciej umrze. Ja zamierzam ostatni. Ale to wiadomo, człowiek strzela, a pan dobry Bóg kule nosi. Tak więc wszyscy wiemy, że, żeby zadać mocny i silny cios pięścią, oczywiście worek bokserski, bo bliźnich swoich bić nie wolno, pamiętajcie. Chyba że w obronie. Może być to obrona aktywna, ale może być też to obrona aktywno-pasywna, kiedy. Czujemy, że zostaniemy zaatakowani, co może zostać odebrane jako obrona aktywna, a nawet ofensywa. Żeby dobrze wyprowadzić cios, mocno i szybko i sprawnie uderzyć, przede wszystkim jak uderzamy, to kciuk trzymać na zewnątrz pięści a, m, z boku, a nie u góry, jak pewien pan, z którym e, spotkamy się 12 lutego. E, na ulicy Podwale 30 w sądzie we Wrocławiu, to żeby zadawać taki dobry cios, to trzeba latami trenować. Żeby zadawać dobry cios, zdradzę teraz Państwu wielką tajemnicę. Żeby zadawać dobrze ciosy, trzeba latami zadawać ciosy, żeby nauczyć się, jak działa ten skręt, poczuć swoje ciało. Byłoby dobrze, gdyby trener. Nami pokierował, pokazał, jak mamy ułożyć pięść, jak mamy ułożyć ciało. To znacząco przyspieszy postępy. A teraz zdradzę Państwu kolejną tajemnicę. Jak nauczyliśmy się wszyscy chodzić? Bo to, że chodzimy, to jest gra wielu, wielu, wielu mięśni w naszym ciele, które idealnie zharmonizowane ze sobą sprawiają, że ciało się prostuje i sobie chodzimy. Bo jak na przykład małe dzieci były gdzieś tam u wilków czy u małp, to one na czworakach przeważnie chodziły. Czyli sam akt chodzenia jako istoty dwunożnej, bo zakładam, że wszyscy moi radiosłuchacze chodzą na dwóch nogach, czyli na dwóch kończynach, chociaż mam podejrzenie, że niektórzy z moich hejterów jednak chodzą na czterech łapach w domu, jak nikt nie widzi. Tak więc chodzenie na dwóch nogach to też trzeba było wyćwiczyć. I to nie jest takie hopsiop. Jak, jak to wyćwiczyliśmy? No, trzeba było chodzić, tak, jako malutkie niebożęta, takie słodkie dziecko. Zobaczcie, taki słodki dzieciak, tak rżnął w pieluchę, płakał, mamunia go przytulała. I się okazuje, a potem wyrósł jakiś handlarz organami, tak? A taki słodziek był, takie różowiutkie policzki, taki bobasek, bierzemy go za ten, za policzek, taki jaki malutki, jaki słodziutki. Brianek też był mój kotek, był słodziutki, malutki, jak był mały. No, a dzisiaj narobił, na przykład w gabinecie dentystycznym, narobił sporo strat. No bo skoczył gdzieś, no. Ktoś nie domknął drzwi, chyba ja, albo nie ja. I kotek sobie skorzystał z okazji, żeby coś zniszczyć. On chyba nas nienawidzi. Ja nie wiem. Tak więc, szanowni państwo, to, że chodzimy, to nie jest takie hobsiub i takie wydawałoby się normalne. To jest bardzo trudne do nauczenia. Tylko nie pamiętamy tego, bo byliśmy brzęcami, gdy się uczyliśmy chodzić. Tak więc, szanowni państwo, jak nauczyliśmy się chodzić? Próbowaliśmy, z początku się wywracaliśmy. Rodzice się śmieli, robili ci bogaci, robili zdjęcia. Ci bardzo bogaci kamerowali, żeby się śmiać jak to brzdącuś się wywala małe, ale tak się nauczyliśmy, trenując. Powtarzając, aż w końcu nauczyliśmy swoje ciało, swój układ nerwowy tego, żeby utrzymywać się w pionie. Jak to było w blok ekipie? Był gościu, który miał ksywę poziom, bo każdą imprezę kończył w poziomie, czyli spokoziomal. Za modu spoko ziomal, a potem popychadło zażygane gdzieś w rowie. Także, szanowni państwo, to jest druga tajemnica. Żeby nauczyć się chodzić, żeby chodzić, musieliśmy uczyć się chodzić. To teraz zdradzę państwu kolejną tajemnicę jazdy na rowerze. Jak dobrze jeździć na rowerze? Tak! Do, brawo! Brawo! Trzeba było jeździć na rowerze i się wywracać. Siniaki, rozbite kolana, rozbite głowy, czasami zgony, kalectwo, tragedie. Oczywiście suchar. kiedyś mój kolega jechał na rowerze i ciągnął za sobą wilczura. I pamiętam to jak dzisiaj, że przyjeżdża około ławki. Ten wilczur zawadził ławkę. Na szczęście byliśmy wtedy mali. Kolega mało ważył, więc jak mała masa siła to jest masa razy prędkość, więc. Więc no, ale pamiętam do dzisiaj, jak ten wieczór zapiszczał. Nic mu się nie stało. Coś tam było bite, ale nie miał nic złamanego. Okropne to było. Tak więc, żeby nauczyć się jeździć na rowerze, trzeba często jeździć na rowerze. Dobrze. No to teraz może jeszcze kolejną rzecz, no bo to są bardzo skomplikowane rzeczy, jak się nauczyć jeździć samochodem, wciskać sprzęgło, wrzucać bieg, jednocześnie. Naciskać, no nie można tego słowa na P użyć, bo można stracić kanał. Więc jak stopami naciskać taką wypustkę, jedną z trzech albo w dwóch, jeśli się ma automatyczną skrzynię biegów, którą polecam każdemu, to jest wspaniały wynalazek, zwłaszcza w mieście. Jak nauczyliśmy się jeździć? Trzeba było powtarzać, powtarzać te działania, aż staną się nieświadomą kompetencją, staną się wzorcem, nawykiem, i będziemy to robili, na przykład każdy, kto już prowadzi samochód parę lat. To w ogóle nie myśli o prowadzeniu samochodu, tylko myśli na przykład o biuście swojej koleżanki, dziewczyny albo o cudzej dziewczyny grzesząc w myślach, a niekiedy i w uczynkach, samemu przed komputerem i nie tylko. Tak więc trzeba powtarzać, tak, szanowni państwo, trzeba powtarzać. Niektórzy w ogóle nie myślą w aucie, czego wynikiem są tragedie i najczęściej. Ofiarami tragedii są ofiary tych ludzi, bo on jest w półtora tonowym albo dwutonowym aucie i jemu nic nie jest, tak? No ale no nie wszyscy jeżdżą w dwutonowych autach bezpiecznych z kilkunastoma poduchami. Niektórzy jeżdżą w Skodach Fabiach, tak? Więc no, zwieńczeniem sukcesu życiowego jest 800 kg, 50 konny samochód. No ale na podwoziu Opla, jak to pewien mój taki przyjaciel od 14 lat. Nigdy mnie nie opuścił, nigdy nie zostawił. Wszyscy mnie zostawiali, czy bida, czy bogactwo. No, bogactwo to nie, ale jakoś tam zamożność może taka mała. To ludzie byli ze mną, zostawiali mnie, a on zawsze ze mną jest i będzie do czasu, aż któryś z nas pierwszy umrze. Także jest to bardzo wierny mój przyjaciel właśnie takim autem. Jeździ bardzo go sobie chwali, także ta Skoda, że ma taki model. Z podwoziem Mopla, z lusterkami retro, no i WLPG, żeby było tanie, bo nie za dużo zarabia. Tak więc, no, musi patrzeć na te koszty, także tak. Szanowni Państwo, wracając do tematu, odkryliśmy kilka tajemnic, żeby nauczyć się pewnych wzorców, żeby na przykład skupić się. No to teraz wejdźmy do stanów emocjonalnych. Nie wiem, czy Państwo wiedzą, niektórzy zawodnicy sztuk walk. Uczą się, gdy wychodzą na ten ring, być agresywnymi, skupionymi. Czyli pewien stan emocjonalny można wyćwiczyć. Można wyćwiczyć stan emocjonalny, bo trochę trudno wyjść do ringu, gdzie będziemy mo mogli mieć złamany nos, rozpieprzoną twarz, a może i nawet wylew, i będziemy. To taka zagadka. Wszedł na dwóch nogach, a wyjechał na wózku inwalidzkim. Kto to jest? Młody bokser. Jestem szacunkiem dla bokserów, ale niestety nie pokazuje się i nie mówi, że często są ludzie, którzy po obijaniu głowy niestety źle kończą. Nie, nie każdy kończy tak jak znani bokserzy, bo my widzimy tylko tych, którzy byli najzdrowsi, najsilniejsi. Nie zawsze ich rozumiemy, bo często niezrozumiale mówią tacy bokserzy jak na przykład, no, no, na przykład Szpilka się dobrze wypowiada, Diablo ma taki dobry nawet głos. Ale już inni bokserzy, no to mm, ciężko słuchać, tak? E, tak więc, szanowni państwo, stany emocjonalne się ćwiczy, bo trudno wyjść na ring, gdzie ktoś chce ci zmasakrować głowę i cię wypuścić na wózku inwalidzkim. To trudno wejść jakoś empatycznie, ze współczuciem, z miłością. Ja cię kocham, przytulam, a tutaj bach, 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 i zębów nie ma, nosa nie ma. Więc no, trudno być w takim stanie emocjonalnym, trzeba mieć jakiś tak zwany twardy stan emocjonalny, agresja, siła. No, trzeba tak zrobić, bo inaczej no, będzie kiepsko z nami. Musimy mieć motywację, żeby, jak to mówią niektórzy z bokserów, urwać mu głowę przeciwnikowi. Potem kończymy walkę, można się poprzytulać, podać sobie łapę, no, ale no, w czasie ringu no, tam nie, wchodzą, nie wchodzi dwóch mężczyzn, żeby się głaskać po pleckach, popieścić. Dać sobie po buziaku, tylko wychodzą po to, żeby sobie zrobić krzywdę. Jak się wytwarza taki emocjonalny stan, to proste bokser wychodzi, trener na niego krzyczy, jest presja, strach, lęk. I to się tak układa. Wychodzisz do ringu, stajesz się agresywny. Czasem. Dobry bokser nie może się oddać tej agresji, musi być skoncentrowany, skupiony. Ale na początku agresja bardzo pomaga dostawać ciosy i zadawać ciosy, prawda? Na wyższych poziomach mistrzostwa już trzeba opanować te emocje. Nadal jest ta wściekłość, ale już nie taka gorąca, tylko zimna czyli taka opanowana. Czyli jest wściekłość, ale jesteśmy opanowani, patrzymy. Zbyt duża agresja em, zawęża nam pole widzenia, musimy być sprawni. Dlatego mistrzowie nie mają czegoś takiego, że idą furie. Oczywiście, jeśli jest strategia, no to idą. Idą w wykończenie przeciwnika od razu, ale jeśli jest inna strategia, no to po prostu panują nad sobą, ale ta gniew, agresja musi być w nich. Czyli da się wyćwiczyć pewien stan emocjonalny. No to skoro da się wyćwiczyć agresję i skoro da się wyćwiczyć lęk, bo ja tego dokonałem, dokonałem wielkiej rzeczy, nieświadomie, gdy byłem młodym człowiekiem, bałem się wychodząc z domu, że na przykład miejscowi blokersi coś mi zrobią. Nigdy mi się nic nie stało, ale strach był. Był powtarzany. Każdego dnia, każde wyjście zwiększało ten mój strach, aż w końcu wyćwiczyłem ten strach tak wielki, że zaczęły się problemy różne ze zdrowiem. Czyli człowiek, powtarzając pewne emocje, wytwarza silny nawyk odczuwania tych emocji. Proszę sobie wyobrazić, że ja mam teraz 41 lat. Kilkanaście lat trenowałem uderzenia i myślę, że doszedłem do niezłego poziomu. W każdym bądź razie potrafiłem sobie poradzić. Naprawdę był czas, że naprawdę z niezłym zawodnikiem ulicznym, z którym nie jeden kto trenował i to konkretnie nie mógł sobie poradzić, ja sobie z nim poradziłem i to wcale nie jest dużymi problemami, ale mniejsza z tym. I mam 41 lat. Umiem sobie poradzić. Jestem czujny. Nikt mnie już nie zaczepia od lat, bo jakoś ludzie patrząc, jak idę po ulicy, to chyba widzą, że jestem dobrym człowiekiem i nikt mnie nie atakuje. Jak widzę jakichś uliczników, to spojrzymy na siebie, odsuwamy wzrok, nikt mnie nie atakuje, nawet specjalnie mi się nie patrzy. Bardzo rzadko. Jakoś ludzie chyba wyczuwają, że jestem w porządku gościem. A może wyczuwają, że jestem gotowy na wszystko, bo jestem. I powiem Państwu, że. Nikt mnie nie zaczepia, nie mam problemów, byłbym w stanie sobie poradzić, bo byłbym w stanie w razie niebezpieczeństwa wykrzesać z siebie taką siłę, że mógłbym rzucać bardzo dużą masą. A nadal jest we mnie strach. Czyli latami ponawiany strach, jak byłem młodym chłopakiem i się bardzo bałem miejscowych przemocowców, to ten strach wszedł tak mocno mi w nawyk, że zdążył mi wywołać chorobę częściowo i bez, zdążył zrujnować mi życie, zdążył zabrać mi wszelką radość życia, bo ten lęk narastał, spierdolił mi życie i nadal jest ze mną. Czyli co z tego, że się nauczyłem bić dobrze w obronie, oczywiście tylko i wyłącznie w obronie? Co z tego, że stałem się czujny, nikt mnie nie mógł już zaczepić z partyzanta, bo ja zawsze gdzieś czułem w głowie, jestem naprawdę nieprawdopodobnie wręcz czujny. Co z tego, że sobie potrafię poradzić? Co z tego, że mam jakąś postawę, że nikt mnie nie chce zaczepiać? Znaczy, jakby się, jakbym fikał, to by mi tam skuto mordę, ale nie zaczepiam nikogo, bo nie jestem agresywny. Jestem współczującym raczej człowiekiem. Jak widzę kogoś w problemach, to mu współczuję. Jak widzę kogoś agresywnego, to też mu współczuję, bo to go zaprowadzi albo do szpitala, albo do więzienia, więc też współczuję. Więc ja nie mam problemów, nie zaczynam się, do nikogo nie stawiam, nie próbuję. Pokazać, że jestem lepszy, więc no, nikt mnie też nie ma powodu, żeby zaczepiać. Czy wiadomo, dużo odzyskać nie można, można coś stracić. Nie zaczyna się, więc się go nie zaczepia. Bo jakbym się zaczepiał, to w prędzej czy później ktoś by mnie połamał. Zawsze się trafia na kogoś silniejszego. Ale mimo tego wszystkiego ten lęk nadal we mnie jest. Czyli można pewne stany emocjonalne wytworzyć, można wytworzyć agresję w ringu. Można wytworzyć lęk, nad którym ja nie panowałem, bo no po prostu bałem się tych silniejszych. Oni nie byli wcale silniejsi ode mnie, ale byli na przykład w grupie, a ja byłem sam. Nikt mi nie mógł pomóc. I to jest właśnie coś, co mnie zawsze bolało, a teraz jest właśnie piękne, że jak jest 12 lutego rozprawa, tu mi grożą tak pobiciem, że ten mnie będzie niby przytulał, także to jest takie prawne i połamie mi kości, że mi opluje, że ocharcha, że wiadomi z kamerą prosto w twarz. Jednak się Zdarzyło, do tej pory jest chyba 11-12 chłopaków, nie wiadomo, ile przybędzie. Ale pojawiły się osoby, które się nie boją tego. Pojawiły się osoby, które będą ze mną, bo chcą mi się odwdzięczyć, czy też rozumieją to, że jestem w bardzo. No Wręcz tragicznej sytuacji, tak? Z ibs będę musiał lecieć przez całą Polskę, żeby spotkać się z gościem, który mnie tysiące razy lżył, wyzywał od pedofili, moją matkę, wyzywał w, w, w obrzydliwy sposób mojego ojca, narobił mi strasznych krzywd, a także wielu strat finansowych. No i jednak e, oczywiście większość ma to w D. I nie mam, nie mam żadnej winy, no po prostu takie, że człowiek no, pomaga, a potem jak coś przychodzi, to ludzie ogólnie mają to w D. Natomiast się zdarzyło kilkunastu chłopaków, którzy powiedzieli, że dosyć. Yy, mówią, sprawdzam, tak. I mimo, że sami też boją się, że może dojdzie do czegoś czy coś, ale no, zasada jest taka, że jak mnie będą bili czy coś, no to mnie tylko otoczą chłopaki, żeby mi jakieś krzywdy nie zrobiono. Wzywamy policję, nikt się tam bić nie będzie. Nic nie będziemy robić, po prostu chłopaki są po to, żeby mi ktoś krzywdy nie zrobił, żeby szybko wezwać policję, ewentualnie przytrzymać sprawców, więc no, jest kilku zawodowych sportowców, więc na pewno ich dogonią. No, zresztą nie jest to trudne, bo jeden jest kaleką 160 kg, który pewnie nawet do truchtu nie może przejść, bo się zaleje potem i moczem, pewnie sądząc, bo ma chory pęcherz. No, sam tak pisał, Ech caso nie ucieknie tak bo to na tych nóżkach krótkich jak to będzie gonił to go szybko tam chłopaki dogonią i przytrzymają oczywiście do przyjazdu policji jeśli do tego dojdzie tak tak więc no, nie zostałem sam zostawiony jest to dla mnie naprawdę państwo sobie nie zdają sprawy jaka to jest dla mnie w sumie no, no piękna chwila tak że zawsze byłem sam w dzieciństwie zostawiony sobie ze strasznymi przeżyciami i musiałem sobie jakoś tam radzić, i sobie jakoś poradziłem z strasznym kosztem. Zapłaciłem za to straszną cenę zmarnowanego życia, praktycznie. Natomiast teraz jakoś się tak zrobiło, że no jest trochę chłopaków, co powiedzieli. no koniec, tak, nie będziecie. Może nie, nie możemy Markowi w internecie pomóc, bo niby jak, jak oni wchodzą na to, ale że on, zakładają blogi i kanały na YouTube wyzywają, lżą. Wysyłają donosy non-stop na, na, na moją rodzinę, na, na moją przyjaciółkę, na mnie. Ale chociaż będziemy z tobą na rozprawie, żeby ci po prostu psychicznie pomóc, żebyś nie czuł się sam, I to jest piękna chwila, bo po tylu latach jednak jest ktoś, kto no, za mną się stawia, dla mnie to jest bardzo ważne. No piękna chwila, tak. Nie zostałem zostawiony sam pierwszy raz w życiu. Jest to no, bardzo fajne uczucie, tak. Tak jak ja latami. Nie chwaląc się, ale jak byli ludzie w tragediach czy coś, to pomagałem przez kilkanaście lat, nikomu nie odmówiłem. Znaczy, no, no było tak, że już od dwóch, trzech lat odmawiam, bo nie jestem w stanie no, ani czasowo, ale z coachingów takich, z roachingów płatnych też zrezygnowałem. Nie robię tego, więc to nie jest tak, że poszedłem w jakieś pieniądze czy coś, Go po prostu już się skończyło, tak? No już, już po prostu nie daję rady tyle tych portali, tego wszystkiego. E, tak więc reasumując, jest to. Piękna chwila. Powiedzieli ludzie: "Koniec, nie będzie byle chmyta, Sobie wycierał gęby markiem i piękne słowo powiedzieli ludzie: "Sprawdzam". Ja powiedziałem: "Sprawdzam". No i teraz zobaczymy, czy druga strona szczekała całe życie tak, jak to będę łamany, katowany i tak dalej opluwany. Były groźby właśnie o tego pana, z którym jest ta sprawa tak zwana pojednawcza, bo to jest zawsze pierwsza pojednawcza i to ona właśnie będzie 12 lutego. No i tam właśnie było dużo gruźb, także mi ktoś tam na coś obiją twarz, także że będę gwałcony. No różne rzeczy, tak. No od lat jestem przyzwyczajony do wielu gruźb, także mnie zabiją, odpalą. No ale dziwnym trafem, jak się ten pan, pan detektyw znalazł w więzieniu, on już nie jest detektywem po wyroku skazującym, stracił swoje uprawnienia detektywa dożywotnio stracił swój zawód ukochany, no to te groźby skończyły się, tak? Nagle. Aresztowali go i nagle z dnia na dzień się skończyły groźby i do tej pory nie ma takich gruźb. Są i inne, oni czasami próbują go naśladować, ale to, tego się nie da. Jestem trochę w temacie pisania obeznany. Nie da się tego po prostu umiem rozpoznawać mniej więcej. Pismo, albo mi się przynajmniej tak wydaje. Także to jest bardzo fajna chwila, że no nie zostałem, to jest chyba jedno z największych moich traum życiowych, ja mam problemy z wyjściem do biedronki często, a tutaj będę musiał lecieć, tak godzina do na lotnisko, potem lecieć tak samolotem, potem szybko, żebym szybko w taksówkę, tak i tam gdzieś pod sądem się spotkamy. Mam nadzieję, że zdążę. Tak więc, szanowni państwo, trzeba sobie powiedzieć, że z taksówkami, z taksówkami też wiadomo, jakie są akcje, że oszukują czy coś więc no, szybko będę musiał z odprawy do taksi żeby zdążyć. Dobra. Tak więc tak czy inaczej jest to dla mnie bardzo duże mocne doświadczenie. No i nie zostałem w tym sam, tak. no i to jest bardzo piękne tak, że jednak po tych latach pomagania ludziom są ludzie, którzy też powiedzieli, że mi pomogą, Także to jest bardzo fajne. nie zostałem po prostu sam. W końcu w praktyce wyszło, że są ludzie, którzy, po prostu się odwdzięczają, tak. Dobra, tak więc przejdźmy do tego, co ja znam na sobie zbyt dobrze. Dużo emocji można wyćwiczyć poprzez ich powtarzanie. Później, jeśli powtarzasz te codzienne lęki, przed wyjściem, tak jak ja się bałem, wyjrzę, albo zostanę pobity, czy dostanę kosą nigdy tak się nie stało. Natomiast strach był był powtarzany przez lata. W związku z czym. Nawet jak już nie musiałem się niczego bać, bo zmieniłem miejsce zamieszkania, to ten lęk nadal był. A potem ten lęk tak urósł, że się przemienił w IBS i or mój organizm mi pomagał. No, skoro było zagrożenie, był lęk przed wyjściem, no to działy się takie akcje, dantejskie sceny związane z toaletą, że wyjść nie mogłem. Ale to już Państwo wiedzą, bo to opisywałem wiele razy. Także powtarzanie pewnego stanu emocjonalnego. Sprawia, że organizm cały biochemicznie, bo to wiadomo, że przy stresie, przy lęku wydziela się noradrenalina, adrenalina, cała masa hormonu stresu, i człowiek cierpi, człowiek się boi. Ten strach z punktu widzenia ewolucyjnego jest bardzo potrzebny człowiekowi, bo człowiek w lęku jest niesamowicie czujny, odporny na ból, zwiększa się kondycja, ale kosztem zdrowia, bo Zwiększająca się kondycja to nie jest w magiczny sposób, że przychodzi czarownik mgbembwe, afrykańskim bgwembwe, tak się wymawia i on sprawia, że nagle masz większą kondycję. Nie ma żadnych cudów, tylko krew, która jest tak. Procesy trawienne między innymi, procesy regeneracyjne ulegają osłabieniu, w silnym stresie spada nam odporność, czyli wydajność układu immunologicznego, odpornościowego i ta krew Idzie do płud, do mięśni, czyli jest większe ukrwienie, więcej tlenu może być przekazane mięśniom. Yy, zmniejsza się wrażliwość na ból, więc możemy, yy, mamy większą siłę, możemy dłużej sibić, możemy dłużej uciekać, zanim czujemy ból w kościach. A stan szoku potrafi być tak duży, że ludzie po wypadkach wychodzą, zapalają papierosa. O, mówią: Kurde, o, fotkę, zrobię fajny wypadek, wstawię zaraz na Insta i on upada, umiera. On miał takie obrażenia. Miał kwotok wewnętrzny, nie czuł tego, bo ludzie są tak na adrenalinie, że ja jak się broniłem, to ja miałem taką adrenalinę, że ja mogłem robić niepraw nieprawdopodobne rzeczy i robiłem w sumie. Dlatego, że był taki wyrzut tych hormonów, bo po prostu tak się bałem, tak walczyłem o przetrwanie, że miałem niesamowitą siłę. A jeszcze miałem do tego trochę techniki, bo trenowałem całymi dniami, ja często bywało i nocami to nie, ale pod wieczorkami, porą wieczorną. E, tak więc, szanowni państwo, skoro można wyćwiczyć agresję i to robią zawodnicy, skoro można wyćwiczyć lęka, ja jestem tego przykładem, po prostu powtarzając pewną reakcję, to trzeba sobie zadać zajebiście bardzo ważne pytanie i to jest najważniejsze pytanie w naszym życiu. Czy można wyćwiczyć stan radości, szczęścia, Spokoju wewnętrznego, bo to są stany emocjonalne, stany także biochemiczne. Bo jeśli jesteśmy szczęśliwi, to tam się wydziela dopamina, niektórzy mówią brzydko dopamina, serotonina, chociaż to nadmiar serotoniny to też różnie. Nie wiem do końca jak to jest i w sumie chyba tylko naukowcy wiedzą, bo niby leki psychotropowe, większość SSRI to jest wychwyt zwrotny serotoniny. Ale ta serotonina też w większej ilości powoduje niedobre rzeczy. Zresztą jest tak zwany zespół serotoninowy, no ale mniejsza z tym. Tak czy siak, są hormony, czyli jest biochemia szczęścia. I teraz, jeśli ja Państwu powiem taką sytuację, a ja już to wiele razy opowiadałem, no ale chyba od tygodnia nie mówię, więc może Państwo zapomnieli, daj Panie Dobry Boże, bo nie chciałbym, żeby Państwo uznali, że się stale powtarzam. Byłem kiedyś w Anglii, pracowałem. Wyjechałem jako robotnik. Pracowałem w fabryce pomidorów w wielu pracach. Byłem No Tam cyganie mnie chcieli w McDonaldzie dziabnąć nożem. To też traumatyczne wspomnienia, bo nie chciałem się dzielić fajkami. Wtedy fajki, teraz pewnie też, były strasznie drogie w Anglii. A mi tam ktoś dostarczał z Polski, więc to no, sępiłem te papierosy jak tylko mogłem. No i pracowałem w podziemiach McDonalda z dwoma cyganami, oni, oni szli pierwszy dzień do pracy, zaklepywali pracę, a potem sprzedawali e, innym tę robotę, tak? Ktoś inny przychodził, oni już mieli ją zaklepaną i brali chyba za to kilkadziesiąt funtów, nie pamiętam już dokładnie. No i pracowałem w podziemiach McDonalda, słuchajcie, to była 1,70 m wysokości, nie wiem do czego to miało służyć. Mieliśmy moty pneumatyczne. Pierwszy raz w życiu to na oczy widziałem. Więc słuchajcie, potem jak się cały dzień tym motem robiło, no to potem same ręce chodziły. No ale dostaliśmy chyba ze dwa razy McDonalda do zjedzenia, no to ja byłem wtedy bardzo happy. No ale opalili mnie z fajków, niestety, jak coś pysknąłem do jednego z nich, no to dostałem pytanie, czy, czy chcę dostać wpierdol, i jeden z nich ten, ten mniejszy nóż wyjął. A słuchajcie, gościu znał kilka języków. Naprawdę, perfekt znał kilka języków. Mody taki cygan, taki widać, cwaniaczek. No to temu może bym dał radę, ale drugi był taki wysoki, ponury. To ja już czułem, że to taki gościu to może yy, z kosą wystartować, nie będzie tam się pytał mnie o samopoczucie. więc, yy, a więc, szanowni państwo, no, na pytanie, czy chcę w pierdol, zgodnie ze swoim yy, jak najbardziej żywotnym interesem. Odpowiedziałem jak łatwo się domyślić, że nie chcę. No i nie dostałem na szczęście. Także, szanowni Państwo, pracując w Anglii, to było takie piękne zdarzenie, że byłem w metrze i nastąpiłem jakiś, już nie pamiętam, czy dziewczynie, czy młodej kobiecie na stopę. Jakoś pamiętam, no niespecjalnie, prawda, tylko no jakoś był tłok. I w pierwszej chwili pamiętam, że się tak wewnętrznie skuliłem, bo mówię, że zaraz pewnie będzie co najmniej jakieś złe, nienawistne spojrzenie albo coś usłyszę, bo tak byłem przyzwyczajony z Polski, no ludzie ogólnie ponurzy, Nie zawsze tak jest w Polsce, ale przyznacie państwo, że ogólnie takie nastroje no przeważnie nie są jakieś zbyt super. Albo, że się spojrzy wściekła czy coś, przepraszam, powiedziałem, a tu się do mnie odwraca coś tam po angielsku, jakoś tak bardzo miło, serdecznie. Uśmiech taki serdeczny, ja mówię, co jest grane. Byłem tak przyzwyczajony, że będzie jakiś opierdol, czy awantura, może, czy będzie niezadowolona, czy może krzywdę komuś zrobiłem, a to uśmiech jakoś tak serdecznie. Potem wielokrotnie mnie to spotykało, a potem zobaczyłem dziwną rzecz. Już nie pamiętam do tej pory, czy to był murzyn, czy, czy to była jakaś kobieta. Słuchajcie, tak była ubrana, jakieś tam, nie wiem, czy tatuaże już były, czy. Czy kolczyki były wszędzie? No, takie dziwaczne ubranie, że mówię to jakby tam u mnie na Pradze gdzieś tam taka osoba weszła, to jakby gdzieś to było wieczorem, to łomot by dostała, tak? Za odmienność, tak? Bo tu się dręczy ludzi za odmienność. A tam w ogóle nikt uwagi nie zwraca, więc jest zgrane. Nikt się nie patrzy, mówię. Ja też mówię tak, patrzę, ludzie się nie patrzą, to i sam się wstydziłem spojrzeć, ale inne są te wzorce kulturowe, czyli zobaczcie, że ludzie potrafią wyćwiczyć. Jako schemat, jako wzorzec postępowania, jakiś uśmiech, radość. Jako reakcja na jakieś tam, że ktoś komuś naciśnie na nogę, czy coś wiadomo, że to przecież niespecjalnie. Także y, można wyćwiczyć w sobie stany radości. Reagowania radością, na przykład, wstaje rano, jestem radosny. Ja w ogóle zauważyłem, że jak wstanę później, to jestem cały dzień oklapły, nie mam energii, słabo się czuję. Natomiast nawet jeśli się nie wyśpię, ale się zmuszę do wstawania rano, to jestem dużo radośniejszy. Także wstawanie rano jest super. I powiem Państwu, że takie stany emocjonalne, za którymi tęsknimy, radość, lekkość, takie pozytywne podejście do własnych problemów, takie niemyślenie paranoiczne o tych swoich problemach, można to wyćwiczyć. Jak to wyćwiczyć? Tak samo jak wszystko inne w życiu. Tak samo jak uczyłeś się chodzić. Mówić, bo mówić też po polsku musiałeś się nauczyć, po prostu powtarzałeś, obserwowałeś rodziców, słuchałeś, co oni mówią, kojarzyłeś ich wypowiadane słowa z kontekstem i z sensem, i się nauczyłeś mówić po polsku. Jeździć na rowerze, jeździć samochodem, jeździć na motocyklu, jeździć na, jak jesteś dziewczyną, na garbie swojego dobrego chłopaczyny, to wszystko trzeba się nauczyć. Byłaś młodą dziewczyną. Obserwowałeś, obserwowałaś, jak mamusia ujeżdża ojca, patrzyłaś jak koleżanki szmacą kolegów, i potem, gdy dojrzałaś, gdy już stałaś się atrakcyjna, gdy chłopcy chcą ten, gdy młode niedźwiadki chcą się wspinać po ten miód, no to wiadomo, dajesz trochę miotku na spróbowanie, tak jak dealer pierwszą działkę za darmo, szybko chłopa za żeby podpisał umowę prawną zwaną małżeństwem, i potem mu jeździsz na garbie już codziennie, bo będzie się bał odejść. A jak jakiś wyjdzie kotoński i będzie mówił, żeby jednak odszedł, bo to jest dla niego dobre, to wejdziesz sobie gdzieś na wykop czy gdzieś indziej do e, młodych chłopaków, którzy za ten miodek warty 150 na wolnym rynku e, płacą całym swoim dobytkiem życiowym, i oni też będą pluli na niego. A ty będziesz na no tak sobie łatwiej zacierała, że już nikt nie wyrwie tego biednego misia z Twoich rąk. No, chyba że go wyeksploatujesz do końca, no do go kopniesz w dupę, weźmiesz nowego, powiesz, że nie wiesz co czujesz, i tyle. Tak więc wszyscy się uczyliśmy. A jak się nauczyłeś obsługi komputera? Musiałeś powtarzać, uczyć się, powtarzać cały czas, ponosiłeś jakieś porażki, błędy, aż w końcu nauczyłeś się korzystać z myszki i z klawiatury. Każdy z nas, każdej rzeczy musiał się nauczyć. Tak samo ludzie w większości przypadków, bo nie mówię o jakichś traumie, ktoś został pobity, zgwałcony, miał ciężkie dzieciństwo, nie mówimy o tym, mówimy o przeciętnym, normalnym życiu. Kiedy wykształcenie zmartwień i stresu się po prostu ćwiczy. Ja wyćwiczyłem stany lękowe poprzez lata powtarzania, bo nie wiedziałem, jak się zachować. Gdybym teraz się cofnął w czasie, to ja bym Państwu powiedział, co ja bym zrobił. To ja bym wyparował z tego bloku i w nie bym się napierdalał z każdym i Państwu zapewniam, że już drugiego, trzeciego dnia nie byłoby chętnych. Ja już bym nie odpuścił nikomu. Kto chce silny, niech bije i tyle. Aż w końcu każdy na myśl o tym by wymiotował ze strachu. Ja bym to szybko teraz załatwił. Ale wtedy byłem młodym zastraszonym chłopakiem, który nie umiał się bić. I nie miał po prostu w psychice czegoś takiego, że jak mnie ktoś popnie, to po prostu lecimy z koksem, tak? A wtedy to się bałem. A teraz to już mam zupełnie, wykształciłem w sobie przeciwne reakcje, po to, żeby przetrwać w tym środowisku. Gdybym był w środowisku normalnym, nie musiałbym takich rzeczy robić. A ponieważ byłem w takim środowisku, musiałem nauczyć się reagować na zniewagę i atak bardzo brutalnym atakiem. Musiałem się tego nauczyć. Musiałem się tego nauczyć. I się tego nauczyłem. I nauczyłem się takiego zestawu reakcji emocjonalnych, które umożliwiły mi przetrwanie w tym środowisku. Albo bym nie przetrwał, albo bym przetrwał. Wybrałem przetrwanie. Wybrałem przetrwanie swojego biologicznego organizmu, dlatego nauczyłem się radzić z tym, czym sobie nie radziłem. Szkoda, że nie nauczyłem się tego, żeby się dobrze uczyć, bo bym nie musiał teraz do matury podchodzić. A nie wiadomo, i tak, czy dobrze te papiery tutaj mam, formularze, zaraz będzie notariusz, tak, do, do ukończenia liceum i będę to zaraz wysyłał. Bo to jest do 7 lutego. No widzicie, no jeden mówi to tak jak rabin. Jeden powie tak, drugi nie. Jedna pani mówi, że do 7 lutego, druga pani, że do 29 grudnia 2019. No nie ma jak się dowiedzieć. Tak więc, szanowni państwo, reasumując, stan szczęścia trzeba się nauczyć. A ludzie czekają, aż przyjdzie, jak jesteś mężczyzną, przyjdzie dziewczyna, jak jesteś kobietą, że przyjdzie chłopak. No, a jak jesteś nowoczesnym europejczykiem, no to to już nie wiadomo, bo to już chłop z chłopem i kobita z kobitą, no to już jest takie mało nowoczesne. Teraz lepiej być chłopem, zmienić płeć na dziewczynę, ale też nie polować na chłopów, tylko na chłopów i na dziewczyny, tak? Stereo być, no to już jest takie bardzo modne, nowoczesne, zwłaszcza jak się chapnęło, coś tam ucięło i po zmianie płci, no to jest takim się już nowoczesnym europejczykiem, bardzo takim nowoczesnym, tak? Postępowym. Tak więc ludzie oczekują, że szczęście im da samochód, dom, fajna dziewczyna, jeśli jesteś mężczyzną, i na odwrót. I ludzie czekają na to, że jakiś fajny zegarek, tak, no, tytuł naukowy. No, jest dużo rzeczy, dużo osiągnięć, w których ludzie upatrują tego, że będą szczęśliwi. Czyli ludzie zamiast. Wytworzyć poprzez powtarzanie reakcję emocjonalną zwaną szczęściem, to oni cały czas tego nie robią, tylko czekają, aż przyjdzie ktoś, kto wzbudzi w nich, na przykład przy miłości, haj zakochania, które trwa maks do dwóch lat, a tak naprawdę kilka miesięcy. Albo zarabiają wiele lat, żeby kupić samochód i czują euforię przez kilka pierwszych dni, a potem jest lęk, żeby ktoś nie lakieru nie zadrapał, żeby ktoś nie ukradł samochodu, narzekanie na wysokie koszty, spalanie itd. itd. I ludzie całe lata czekają, chodzą do kościoła czy do jakiejś innej religii modnej bądź mniej modnej, i czekają aż te szczęście ktoś da. Aż firma farmaceutyczna da w tabletce szczęście, aż jakaś korporacja religijna, która zarabia na tym, że właśnie kontaktu z bogiem nie masz, bo gdybyś miał, to po co byś pośredników potrzebował? korporacja farmaceutyczna zarabia na chorobie, korporacja religijna zarabia na tym, że nie masz dostępu do Boga i wszystkie muszą sprawić, żebyś tych dostępów nie miał ani do zdrowia, ani do Boga, bo jakbyś miał, to przestaniesz korzystać z ich usług i pójdą z turbami. Dlatego ludzie czekają, aż kapłan da im szczęście, jakiś Bóg, tak, no obecnie Polacy. Właśnie mi się to bardzo nie podoba. Ja protestuję przeciwko tezie, że Polacy są ekonomistami. Rządzą nami Żydzi, dlatego no, mamy no, dostatek, tak żyjemy w dobrobycie, w dostatku. E, klękają Polacy, chrześcijanie przed Żydami, bo przecież Jezus, Matka Boska, byli Żydami, tak, nie Polakami. Niektórzy myślą, że Pan Jezus był Polakiem prawdziwym i należał do Pisu, no, no niestety to nie jest prawda. E, Jezus był Żydem. E, więc Polacy wybierają Żydów do rządzenia modlą się i klękają przed Żydami, zawierzają Żydom swoje oszczędności, Szczęście, no jak na tym wychodzą, no chyba dobrze, tak? Ja tam się nie znam, nie wypowiadam w takich tematach. No jak państwo na tym wyszli, to jest odpowiedź, którą każdy z państwa musi udzielić w swoim serduszku, bo niestety publicznie nie można, bo się za to kanał traci. Niestety można tylko na YouTube psioczyć na Polaków, tak? Ale na, na inne nacje, zwłaszcza na tę nację, nie wolno powiedzieć ani słowa no chyba że się mówi dobrze. I bardzo dobrze, bo ja bardzo Żydów lubię i szanuję i nie mam z tym problemu, lubię Żydów. Ale nie wiem czy oni lubią mnie. Tak więc szanowni państwo, ludzie szukają tego szczęścia w tabletkach, w cipie, bo trzeba sobie to powiedzieć, tak. Myślisz, że jak będzie ten seks i przytulanki codziennie, no to nagle ty będziesz szczęśliwy. Tymczasem sami państwo wiedzą że te stany emocjonalne, to człowiek po prostu powtarzając wytwarza nawyk i coraz częściej je odczuwa. Ja to państwu mówię od lat. Chcesz mieć samochód, super, to jest świetna rzecz. Można się przemieszczać, można lubić samochody, ja uwielbiam samochody, można sobie kupić motocykl, ale nie liczcie, że to da wam szczęście, to jest przygoda, fan, ale na pewno nie stan szczęścia. Stan szczęścia. Uśmiechu, codziennego spokoju ducha można uzyskać tylko i wyłącznie wtedy, jeśli się wytworzy w sobie ten stan emocjonalny i go się powtarza. No to ktoś powie: Mam chujowe życie, jak to zrobić? To jest bardzo proste. Trzeba sobie zdać sprawę, że inni mają gorzej. No niektórzy mówią, że takie porównanie, jak zaczynasz się porównywać do tych, co mają gorzej, to zaczniesz też do tych, co mają lepiej, ale to niekoniecznie tak działa. Ja na przykład jestem wdzięczny za to, że mam pracę w domu, że nie muszę z moją chorobą kombinować, wyjeżdżać. Nie mam szefa, tak, który by mi rozkazywał, że jakieś lepsze pieniądze zarabiam. Wprawdzie idzie wszystko na to, żeby ludzie mieli darmowe forum, żeby mogli mieć pomoc. No ale jednak zarabiam, jestem w stanie się utrzymać, nie tylko siebie. Dlatego za to dziękuję. Dziękuję też za to, że latami wpieprzałem słodycze i nie mam jeszcze cukrzycy a inni robili to, co ja i niestety mają chorobę, tak, są na insulinie. E, tak więc jest dużo rzeczy, za które mogę być wdzięczny. No mógłbym na przykład być wściekły, że mam mongolską, okrągłą twarz. No dobra, ale są tacy, co na przykład e, mają tę twarz dużo brzydszą ode mnie. No, Nie jest tak źle w sumie. Jakoś same dziewczyny do mnie piszą, tak, więc no nie jest tak źle. Nie narzekam na e, brak jakichś tam ofert i tak dalej, Czasem też się czerwienię jak sobie pomyślę, ale widzicie jak to jest. Dopóki byłem biedny, to kobiety jakoś we mnie nic nie widziały. A teraz, gdy zacząłem lepiej zarabiać, gdy tam się jakimś tam pisarzem jako tak znanym stałem, gdy wiadomo, że mogę już utrzymać tak i gdybym chciał mieć rodzinę, to mógłbym ją utrzymać na, na luzie, jakoś tak się polepszyło tak, tu nieruchomość, tam nieruchomość, I nagle się zobaczcie, te dziewczyny nagle zobaczyły, czego wcześniej nie widziały, chociaż zdjęcia o dziwo takie same są, nagle zobaczyły we mnie, jaki jestem fajny chłopak. Zobaczcie, jak to w życiu się układa, że wreszcie te dziewczyny przejrzały na oczy i zobaczyły, jakim jestem fajnym gościem. Widzicie, jak to jest? Akurat to się zbiegło przypadkiem z jakimś tam moim sukcesem, no nie za dużym, ale jakimś tam sukcesem finansowym i wydawniczym, tak? No patrzcie, jakie to przypadki po ludziach chodzą. Tak więc ja już jestem za stary, żeby wierzyć w to, że chłop musi być przystojny jak laleczka. Chłop to ma być chłop, ma wyglądać jak Mongol. Zresztą zamierzam wyjechać na występy modeli w Mongolii i zamierzam wygrać być misterem w Mongolii. Misterem przystojności, najprzystojniejszym mężczyzną w Mongolii. Także się odchudzam właśnie do tych występów modeli. Tak więc, szanowni Państwo. Jest dużo rzeczy, za które mogę być wdzięczny. Po co się skupiać na tym, że mi coś tam zabrano, zdrowie, możliwość wychodzenia z domu itd., ale też dużo mi dano. Mógłbym nie mieć ładnego głosu, mógłbym nie mówić, mógłbym nie mieć talentu do pisania, no mój los byłby wtedy tragiczny, pewnie bym poszedł na linę, no bo ani bym nie zarobił, ani z domu wyjść, rodzice by nie dali rady mi utrzymać z emerytur bo im też dopłacam miesięcznie jakąś tam sumkę, nie za dużą, ale kilkaset złotych staram się, plus tam coś kupuję. Tak więc ja mam za co dziękować i na pewno jeśli Państwo poszukają, kto szuka, ten znajduje, więc dobrze szukajcie, mądrze szukajcie, to znajdziecie. Jeśli zaczniecie dziękować, szczerze dziękować, to wtedy zaczniecie czuć wdzięczność, zaczną się wydzielać odpowiednie hormony, i nagle tak się miło na serduchu zrobi. Zobaczcie, jak się miło robi, jak człowiek patrzy na kotki, ja lubię zwierzaki oglądać, małe dzieci. Ja lubię oglądać, jak jest kobieta z małym dzieckiem. To jest piękne ten instynkt macierzyński. Kobieta jest wtedy bardzo egoistyczna wobec swojego mężczyzny, bo tak to uczyniła natura, że kobieta musi dbać o swoje potomstwo, a nie o chłopa. I to też zawsze Państwu powtarzam, zawsze będziesz numerem dwa, ale bardzo dobrze, bo jak ma się dziecko, to dziecko jest wtedy numerem jeden. I dziecko trzeba odchować, i to jest ok. Ja lubię patrzeć, jak matka przytula dziecko. No, lubię, po prostu lubię, jak się przytulają dzieci. Po prostu może mam taki fetysz. Lubię, bo to jest takie ciepłe. Te dziecko się, wyobrażam sobie, wtedy czuje się takie kochane, spełnione. Nie ma depresji, nie ma mrocznych myśli, nie ma lęku przed śmiercią, to dziecko jest spełnione. Przytula się do ciepłej mamusi, sobie sascycka mleko, jest mu dobrze. Zasypia, nie wie o śmierci, nie wie o tym, że platforma była u władzy, to dziecko nie widziało bad z PSL-u. To dziecko żyje w jakimś formie nieba. Dlatego być może lubię na to patrzeć, bo jest to tęsknota za tym stanem, kiedy nie było problemów. Na no, problemów troszkę, jak Państwo wiedzą, mam, mam nadzieję, że 12 lutego, to będzie pierwszy wielki krok dla, e, dla mnie. Wielki krok dla ludzkości, w którym będzie to pie pierwszy krok do załatwienia tych problemów z tymi przebrzydłymi hejterami. E, tak więc, szanowni państwo, Trzeba uchwycić taki stan, jak czujemy, że na przykład robi się nam ciepło na serduchu, że się fajnie czujemy, że jest tak nam dobrze w serduszku. Trzeba zapamiętać ten stan i jak najczęściej go w sobie wyzwalać. Co się wtedy stanie? To samo, co się u mnie stało z, lę z systemem lęku. Gdy wychodziłem, bałem się, że się coś stanie, więc ten lęk narastał, cały czas się pojawiał. Więc jeśli będziemy systematycznie ponawiać te ciepłe uczucia to im częściej coś powtarzamy, tym to wchodzi w nawyk. Po pewnym czasie ten nawyk będzie nas zachęcał, będziemy czuli taką potrzebę, żeby sobie wzbudzić te emocje. Jeśli nie będziemy mogli podejść do kompa, zobaczyć sobie jakichś małych kotków, piesków i tak dalej, to wtedy sobie to wyobrazimy i bach, nagle się ta reakcja biochemiczna w organizmie zrobi i nagle bach pojawia się stan szczęścia. I nagle widzisz, nie potrzebujesz związku nie potrzebujesz auta, jesteś niezależny od ludzi, nie potrzebujesz, żeby cię klepali po plecach, bo ten stan radości i spokoju wewnętrznego jesteś w stanie sam sobie wywołać. Twoja żona będzie wkurwiona, bo ona by chciała trzymać łapę nad tymi stanami szczęścia i nieszczęścia. Przyniesiesz pensję, dostaniesz dupy i będziesz miał szczęście. Nie dasz pensji albo nie zrobisz, nie pojedziesz yy, za darmo robić dla jej rodziny na Wioche to wtedy ona cię będzie karała płaczem, brakiem seksu i tak dalej. Więc że ona się wkurwi, bo nie będzie miała kontroli nad układem nagrody i kary, nie będzie mogła cię karać i nagradzać, a w ten sposób tobą manipulować, wpływać na swoje zachowania. Ksiądz się zdrowo w kurwi będzie straszył szatanem. No bo jeśli sam umiesz wyzwalać sobie stan szczęścia, a ludzie chodzą do kościoła, bo są nieszczęśliwi, bo jest bida i tak dalej, i strach przed śmiercią, no to wtedy już nie będziesz za bardzo jego usług potrzebował, bo będziesz wewnętrznie szczęśliwy. W tym stanie szczęścia nie ma czegoś takiego jak lęk przed śmiercią może być pytanie intelektualne, ale lęk jako lęk, jako nieprzyjemna emocja już nie będzie, bo ten nawyk szczęścia będzie tak duży, że pochłonie wszystko. Żona będzie wkurwiona, ksiądz będzie wkurwiony, biskup kardynał także, bo będą nie, mniej kasy, będzie wpływało. Firma farmaceutyczna będzie wkurwiona, bo jakby będziesz szczęśliwy, to nie będziesz na pewno pał, pił, więc i koncerny produkujące WD będą nieszczęśliwe. Jak jesteś szczęśliwy, to nie masz nałogów. Człowiek szczęśliwy ma zdrowszy układ odpornościowy, będziesz mniej chorował, więc mniej będziesz też leków kupował. W Stanach Zjednoczonych mamy epidemię, znaczy epidemię, no mamy falę narkomanii, opioidy. Ale to w Stanach Zjednoczonych 100 lat temu było, to było opium. Mieli to samo. Teraz jest tragedia, przepisuje się wielu ludziom, jest coraz więcej ludzi uzależnionych od opioidów fentany, heroina, morfina, itd. Tak więc, szanowni, kodeina na przykład, która się w wątrobie przekształca do jakiejś tam formy, chyba zbliżonej do morfiny. Tak więc, szanowni Państwo, ludzie nie będą potrzebowali sobie podnosić nastroju tabletkami szprycować się, no i bogaci panowie z korporacji farmaceutycznych, wyfiokowane panie dyrektor marketingu z korporacji farmaceutycznej będą wkurwione. No nikomu nie pasuje twoje szczęście, bo będąc szczęśliwy nie będziesz kupował sobie co rok nowego smartfona, bo po co? Jak ja mam Nota 9, niedługo wyjdzie kolejna generacja ja nie potrzebuję. Filmy dobre kręcę. No, filmy to może ta jakość za, za super nie jest, ale zdjęcia są bardzo dobrej jakości. Rozmawiać, rozmawiam. Ponecie chodzę. Nadal jest to bardzo szybki telefon. Na cholerę mi najnowsza wersja, która tam wyjdzie za dwa miesiące, tak? Na cholerę mi najnowsza wersja smartfona. Po co? Ale jak ktoś jest nieszczęśliwy, niespełniony, to on będzie szukał, że jak on sobie kupi nowy smartfon, to on będzie wtedy spełniony, bo go tak reklama napędza. Więc musisz pamiętać, na Twoim szczęściu, jeśli będziesz szczęśliwy, pracował zgodnie z tą metodą, to jest za darmo. Odpalasz YouTube'a, to jest za darmo. Nie musisz płacić za to, że, że oglądasz sobie jakieś sarenki, tak? czy czujesz się fajnie, bo oglądasz małe dzieci, czy pieski, czy cokolwiek cię raj, rajcuje. Może lubisz egzekucję i sis oglądać, wtedy czujesz taką radość. Na pewno tego nie poczujesz, no chyba że jesteś psychopatą, ale to nie o to chodzi. To jest za darmo. A potem będziesz tylko sobie przypominał, i ten stan będzie się pojawiał. To jest tak, jak wyobrażasz sobie osobę, która cię zraniła, czujesz się źle, czujesz się zraniony, prawda? Czujesz się gorzej. Uaktywniły się hormony stresu. Ale jak sobie wyobrazisz fajne uczucie, fajną sytuację, nagle czujesz się dobrze, więc chodzi o to, żeby stworzyć nawyk wyzwalania tych pozytywnych emocji i masz szczęście, tylko musisz pamiętać, że jak będziesz szczęśliwy i spełniony. To wszyscy będą wkurwieni. Będą wkurwieni twoi kumple, ale pamiętaj, jeśli będziesz miał dobrego kumpla, gdybyś miał takiego kumpla jak ja, to ja cię w tym wspieram. Dlaczego? Bo ja z tego żyję. Ja nie zarobię na twoim nieszczęściu. Jeśli ty będziesz szczęśliwy, radosny, to będziesz i kupował moje książki, moje nagrania i rzucisz darowiznę i parę złotych. Dalszy, jak będę miał rozprawę, to przyjedziesz, ja na tym zarabiam. Więc to jest najlepsze. Nie ma co liczyć, że przyjdzie jakiś koleś i będzie ci nie wiem, fałszował tak, że mu zależy na twoim szczęściu. No wiadomo, że tak nie gadają. Ale wiadomo, że może się zdarzyć tak, że będziesz miał trochę więcej kasy, czy coś ci się uda już kolega będzie zazdrosny, bo on tego nie ma i będzie ci na przykład świnie podkładał, tak? A ja ci świni nigdy nie podłożę. Ja ci jeszcze jak będę mógł, to ci pomogę. Bo jak ty będziesz bogaty, to wiem, że parę złotych dasz na forum, bo wiesz, że to pomaga ludziom, bo wiesz, że pomaga, że można sobie uzyskać tu pomoc jakąś, że jak jest tragedia, można przyjść zaraz, ci ktoś pomoże, udzieli rady. Więc rzucisz parę złotych. Ja właśnie z takich rzeczy żyję. Ja się z tego utrzymuję, ze sprzedaży książek, nagrań na sklepie Strefa Samcapel. Więc ja zawsze szczerze będę się cieszył, jak odniesiesz sukces. I to jest naj najlepsza gwarancja najlepszego kumpla. Ty odnosisz sukcesy i mi z tego skapuje. Jeśli ty będziesz miał w życiu gorzej, to co ja z tego będę miał? No co ja z tego będę miał? Nic z tego nie będę miał. Pójdę z torbami na twoim nieszczęściu. Dlatego musisz pamiętać, że wielu ludzi ci tego nie powie, bo jeśli ty sam będziesz decydował, czy jesteś szczęśliwy, czy smutny, czy zestresowany, czy radosny, to wtedy nie będą mogli koledzy, żona, kościół. Państwo tak będziecie zastraszało, na przykład jakimiś tam rzeczami, czy producent szczepionek, tak jak co roku świńska grypa miała być, miał być SARS, tak miały być na Odrę. Tak straszą, że teraz jest odra przez antyszczepionkowców, to jest bzdurą, bo przez Polskę się przywinęło ponad 2 miliony nieszczepionych Ukraińców, ale tego ci nie powiedzą, bo wtedy będzie wiadomo, że te szczepionki nie mają wpływu na Odrę. Tak, więc ja tam kiedyś widziałem, kiedyś straszyli jakimiś tam e, epidemiami, Zajrzałem, się okazało, że tam w innych latach po prostu jest troszkę większe zachorowanie, mimo że była wyszczepialność. Potem to spada, więc to jest taka sinusoida. Zresztą zawsze pytaj proszczepionkowców dlaczego lekarze mają wyszczepialność 3%? To są badania z 2015. Dlaczego lekarze się nie szczepią, jakieś żadnej epidemii u nich nie ma? wszystkich lekarzy, których znam, żaden się nie szczepi na grypę i nikt nie szczepi swojej rodziny ani dzieci. Nikt! A wchodzisz na wykop, ja uważam w ogóle, że na wykopie jest bardzo dużo kont założonych przez firmy, które są opłacane i oni po prostu tak wściekle atakują, a potem ludzie widzą, że to jest, że taka jest norma, to większość ludzi idzie jak za stadem, tak? Nie myśli, samo, nie myśli samodzielnie, że szczepionki nie są złe. Chodzi o to, że niektóre ze szczepionek albo to, że e, niemowlęta mają chyba po 20 szczepionek, tak skojarzonych, co jest o wiele za dużo. I nawet jakiś noblista powiedział, że to jest za dużo, po prostu ten układ odpornościowy jest za mało wykształcony. No ale jak się uszkodzi układ odpornościowy, człowiek całe życie choruje, to kto zarabia? No ten, kto produkuje szczepionki. No ale dobra, bo to, to są teorie spiskowe, no i to jak ktoś to powie, że firma farmaceutyczna zarabia na chorobach, to jest od razu dostaje łatkę pierdolniętego, więc tego nie wolno mówić, bo od razu nowocześnie oświecenie europejczycy się buntują, krzyczą, a nawet cię obrażają. Także, szanowni państwo, trzeba to zrozumieć. Wielu organizacjom, instytucjom, twoim znajomym, rodzicom, twojej dziewczynie, a nawet niekiedy dzieciom, które też manipulują rodzicami, żeby dostać ciastko, nie zależy na twoim szczęściu. No taka jest przykra prawda. Nikomu nie zależy na twoim szczęściu, bo wtedy nie można tobą dyrygować. Nie można się na przykład udać, że yy, na przykład ja Cię poproszę pożyć mi trochę kasy. <laughs> Przepraszam, także szanowni Państwo, wielu nie zależy na tym na przykład, ja Cię poproszę o kasę. Ty powiesz, że nosorki Marek, ale nie, a ja wtedy powiem: yy, No dobra, nie pożyczaj, zdechnę z wodą. i ty się czujesz źle. No i mówisz, dobra, to ja Ci jednak pożyczę kasę. No to taki numer już nie przejdzie. Bo wzbudzanie poczucia winy zadziała tylko u kogoś, kto nie jest szczęśliwy, kto nie jest stabilny, kto nie odczuwa stabilnie tego spokoju wewnętrznego. No i wtedy właśnie tak ludzie pożyczają, podpisują różne umowy, i tak się zaczynają nieszczęścia z ludźmi, którzy chcą nas przekręcić, oszukać, wykorzystać. Dlatego będzie trudno cię wykorzystać. To nie będzie niemożliwe, bo od razu nie będziesz szczęśliwy. To jest proces, podejrzewam, który trwa latami. No zależy, jak bardzo. Człowiek się do tego przyłoży. Ciężko jest to robić, bo człowiek ma nawyk wieloletni lęku, nawyk stresowania się, nawyk umartwiania. Słuchajcie, ja jak gdzieś idę, się śpieszę, to zaczynam szaleć. To tak jak kobiety to mają. To ja mam jeszcze gorzej. Latam po domu w emocjach, spocony cały, szaleję po domu i tak się często zastanawiam, co ja odpierdalam. W sumie się tak nie śpieszę. A taki mam zapamiętany wzorzec reakcji. Trzeba wytworzyć nowy. Jest ciężko, ale da się. Trzeba po prostu to powtarzać. Najlepiej wyobraźni, to jest za darmo. Wyobrażasz sobie, że gdzieś wychodzisz, patrzysz na scenę z góry wyobraźni wyobrażasz sobie, jak jesteś pełen spokoju. Wyobrazisz sobie to tysiąc razy, dwa tysiące razy. Pojawi się taka sytuacja, bach i się włącza ten stan emocjonalny, który wizualizowałeś. Ja wizualizuję sobie uderzenia cały czas. Owszem, to nie jest wszystko, bo trzeba jeszcze ćwiczyć, uderzać. Ale technicznie to wychodzi nieźle. No mam nawet mimo że nie ćwiczę, no uważam, że mam niezłego strzała. Powiem państwu, że mam taki zamiar, że jak będziemy w tym Wrocławiu już po rozprawie całą ekipą i sobie gdzieś tam na billard pójdziemy czy coś, to e no ja na, na pewno tak, no, przylecę tak od razu do taksi na rozprawę, tam się gdzieś pod sądem spotykamy. Potem e, chciałbym po rozprawie, żebyśmy sobie gdzieś do Maka poszli, chciałbym się najeść, wypić kawę. To może pójdziemy, jak będzie w jakimś markecie dużym, ta grucha, bo to już e, 16-17 lat nie uderzałem, to sobie strzelimy, zobaczymy jakiego mam strzała. Chociaż wiadomo, nie trenowałem dwa lata przez ten uraz barku, ale chciałbym zobaczyć ile to się pogorszyło. No i zobaczymy, kto ma strzała jakiego, tak? Tak więc powiem Państwu, że trzeba ćwiczyć, trzeba powtarzać, trzeba sobie to wyobrażać w głowie, bo to, co sobie wyobrażamy, wpływa na nas. No bo jeśli sobie wyobrażasz cały czas jakąś sytuację, która wzbudza w tobie radość, no to wytworzysz nawyk. Dlatego Państwu od lat, powtarzam, nie wolno. Nie wolno hejtować ludzi w internecie, bo tworzy się nawyk, że komuś napiszesz ty H, ty K, i wytwarza się ulga, i masz nawyk, że masz ulgę psychiczną, jak komuś dolisz. I na tej zasadzie ludzie wchodzą w nałogi. Wypiją, zapalą, przyćpają, mają ulgę. I to jest kaplica. I potem coraz bardziej wchodzisz, coraz bardziej. Każdy nawyk narasta. Czyli jak na początku wystarczyło napisać: Ty kretynie, chuju", gdzieś tam komuś na wykopie, czy gdzieś tam, albo bełkoczysz jak policze wyborowej. Żeby ktoś, wiadomo, ma ładny głos, nie chcesz, chcesz, żeby ten ktoś nie, nie spełnił się, nie wykorzystał talentów, żeby żył w biedzie, w nędzy, w chorobie, nie chcesz, żeby bliźnie mu się udało w życiu, chcesz go zniszczyć, chcesz mu udupić życie, to mu mówisz, jak ma ładny głos, że był jak policze wyborowej. I czujesz ulgę, że komuś dosrałeś, ale za dwa lata, trzy lata, pięć lat ten nawyk, tak jak każdy nauk, zwiększy się tak, że już nie wystarczy ci dlatego poczucia ulgi, napisać chuju, tylko będziesz musiał dużo więcej zahejtować. A potem z czasem wiadomo, ktoś z sobą pójdzie do sądu, ktoś ci ryja obije, e, potem będziesz musiał przepraszać publicznie, a nawyk nadal będzie. I będziesz miał problem, bo ten nawyk cały czas będzie cię cisnął, żebyś komuś dopierdolił. Bo wtedy czujesz ulgę. Nie daj, Panie Dobry Boże, żebyś nauczył swój układ nerwowy, że czujesz ulgę wtedy, gdy... Komuś zrobisz krzywdę, bo wtedy będziesz dążył do coraz większej, większej krzywdy zadawania i będziesz miał problemy. Lepiej czuć ulgę, gdy pójdziesz na siłownię, na trening sztuk walki, na medytację, będziesz się uczył języka obcego, pójdziesz na jakiś kurs fajny, czy programowania, czy tego, co Cię interesuje. Pójdziesz na kurs prawa jazdy, na przykład, żeby się nauczyć, nie wiem, walcem jeździć, chociaż na walec to jest kategoria B wystarczy. Bo na przykład rajtujecie jazda walcem i zawsze marzyłeś, żeby sobie walcem jeździć, a nikt nie wie, że to po prostu twoja metoda na pozbywanie się zwłok. No dobra, to taki suchar kryminalistyczny, e, kryminalny. Także szanowni Państwo, trzeba powtarzać i patrzcie na to, jakie reakcje powtarzacie, bo im częściej je powtarzacie, tym będą silniejsze. A każdy nawyk jest taki, że was ściągnie. Do tego, czyli jak hejtujecie, to was ściągnie, żeby przyhejcić komuś dosrać. A jak będziecie mieli nawyk, że fajnie się czujecie, jak coś obserwujecie, na przykład kabarety mnie strasznie rozluźniają, odprężają, no to będziesz, masz nawyk tak, żeby jak cię to odpręża, żeby sobie ten kabaret obejrzeć. Albo masz nawyk, żeby sobie wyobrazić, że kotka głaszczesz, czy dusisz, no to zbrajanka, trzeba dusić, on lubi. Nie, nie wolno bić koty, raz, raz na dzień to maksimum, tak, pobicie. Nie, no żartuję oczywiście, to żart, żeby było jasne raczej to ja jestem jego ofiarą i właściwie to Brian mnie stalkuje się zastanawiam nad trybem prywatno-skargowym, a codziennie jak jest wiony to mi przywala z pazura i tyle, nie ma gadania tak więc szanowni państwo, mnie tu zwierzęta wykorzystują, stalkują i nękają codziennie, zastanawiam się nad aktami oskarżenia, czycie takie żarty szanowni państwo, to by było na tyle, każdy nauk się zwiększa sami to wiecie, jak macie jakiś nauk więc dbajcie, żeby ten wzorzec szczęścia, radości, czego tylko chcecie w życiu, żeby on się w was wzmacniał poprzez powtarzanie. I tyle. Tak jak się uczyliście jeździć na rowerze, tak samo uczcie się być szczęśliwymi i pamiętajcie, że nie będzie tego wasz ksiądz, nie będzie tego popierał. Bo was, wasz ksiądz popiera tylko takie wzorce, które polegają na tym, żebyś do niego przychodził, żebyś mu płacił, bo on z tego żyje. Jak będziesz sam, niezależny sam z siebie, będziesz sam z siebie potrafił wygenerować szczęście, no to ksiądz będzie straczył, że to jest pozbywanie się Boga, że to szatan cię opętał, no bo on wtedy nie ma monety, będzie musiał pójść do jakiejś roboty, tak. A wiadomo, że no po co pójść do roboty, tak, jak lepiej sobie, zresztą księża i tak często pracują, to jest prawda, tak. To, to też nie można tak mówić, no też jednak odprawianie mszy na stojaka tyle czasu, to też jest jakaś robota. Ale ja im życzę wszystkiego najlepszego, ja nic do księży nie mam, tylko po prostu nie korzystam z ich usług, bo uważam, że e, ich usługi nie są mi potrzebne do niczego, a oni nie mają żadnego monopolu na życie pośmiertne ani na ochronienie mnie przed diabłem. Bo gdyby taki monopol mieli, to przecież pod krzyżem na ołtarzach były gwałcone dzieci małe i Bóg nie zareagował, więc po co mam chodzić korzystać z religii, gdzie Bóg jest martwy, nie reaguje na gwałcone na swoim montażu dzieci, to ja mam go prosić o co? O zdrowie, o samochód. Ja wierzę, że istnieje Bóg, jakaś super forma inteligencji niezgłębiona nie dla nas. I podziwiam takiego Boga i czego, wiedząc, że go nigdy nie zrozumiem w tej postaci materialnej. Może po śmierci bardziej go zrozumiem, nie wiem. Go, ją, jego. Natomiast uważam, że oni nie mają na nic monopolu. Nie korzystam z ich usług. I Tyle. Jak ktoś chce korzystać z ich usług, to proszę bardzo. Ja z ich usług nie korzystam. Natomiast jestem zmuszony płacić w podatkach. Wiadomo, są im dawane pieniądze, co uważam, że jest no, nieuczciwe, tak? Korzystasz z jakichś usług to za nie płacisz i tyle. E, także, szanowni państwo, to byłoby tyle. E, zapraszam do mojego sklepu strefasam.pl. Pamiętajcie, że każda audycja oprócz e, tej na YouTube jest też na kanale Radiosamiec.pl. I jakby mi nie daj Panie Dobry Boże kanał skasowali, to zawsze wszystko pamiętajcie, że jesteśmy na radiosamec.pl Radio a także na innych kanałach Marek Kotoński, Marek Kotoński Live oraz Marek Gra w Grę. Także szanowni Państwo, jakieś takie nowoczesną reklamę chciałbym wymyślić z sklepu, żeby ludzie więcej kupowali, żeby miał więcej kasy, no to nie wiem. Kupuj na strefa samca.pl albo wpierdal. O! Modne, nowoczesne, wpływa na poć. Dobre, kurwa, dobre. No, kupuj na Strefa Sansapel, jakaś muzyka taka, albo w pierdol. O, dobre. Pozdrawiam państwa bardzo serdecznie. Oczywiście, żaden w pierdol. E... E... kupujcie bez pierdolu, bo po co w pierdol wam tak? <laughs> Dobrze, szanowni państwo, miłego dnia z panem dobrym Bogiem. Chłop w dom, bo w dom pozdrawiam i mykam zaraz do. Notariusza, jestem częstym gościem z różnymi wpisami z internetu. Pozdrawiam Państwa serdecznie, trzymajcie się. Cześć.